Tomasz optymistycznie patrzy w przyszłość, mimo że jego pierwsze małżeństwo zakończyło się rozczarowaniem. Ma dwie wspaniałe córki i uwielbia gotować, a w programie szuka kobiety, z którą będzie mógł być naprawdę szczęśliwy. Dowiedzmy się, jakie cechy powinna posiadać jego wymarzona partnerka. Jestem pracowity, jestem uczuciowy, szczery, no i też rozrywkowy niekiedy, jeżeli trzeba być. Gospodarstwo mam o powierzchni 35 hektarów, hoduję bydło mleczne i produkcja bydła pasowego. Moja największa tęsknota to teraz to poszukanie kobiety, która by mi towarzyszyła na co dzień. Po prostu brakuje tej rozmowy i tej miłości. Życzę Tomkowi, żeby coś znalazł drugą połówkę. Jest dobry chłopak, lubi wszystko, umie wszystko, nawet gotować umie. Dzień dobry, się z paniami, panami. Dzień dobry. Dobry. Cześć. Cześć, Marta, Tomek. Taki uśmiechnięty, Marta, bardzo mi miło. Fajnie, jak czysto. Wszystko, tak, wszystko dbamy. Wypucowałeś, tak, czy tak zawsze jest? Tak zawsze. Naprawdę? Tak zawsze jest, tak. Patrz, wyżera. Wyżera ci prosto. Gdzie mam sypywać? Podejdziemy do następnej. Dobra. O. Taka pomoc by się przydała. No by się przydała, na pewno. Tak? Przynajmniej w takich drobniejszych sprawach. No to bo to są drobniejsze sprawy. A drobniejsze rano sprawy. O której wstajesz? Rano wstaję o 5. No i później jest udój i później karmienie zwierzątek na końcu. Udój, czyli dojenie. Dojenie, tak. Dojenie. Ile to zajmuje? Godzinę. A potem gotujesz obiady, bo słyszałam, tak, że lubisz. Tak, lubię gotować obiady. Będziemy tak. Coś gotować. Pójdziemy potem... coś na pewno no gotować. Proszę cię bardzo, chodź tu, chodź. Miła. O, zgrabnie ci to wszystko idzie. Ale tu przytulnie. Ja już ugotowałem ryż. A, ty już sobie zacząłeś. Tak, ryż. Teraz będziemy przekładać do miski. No i co robisz? No, przeważnie tradycyjne dania są. Bigos, gołąbki. Dobra, to ja wstawiam masło. Tak, staw masło tutaj. Się. Takie gotowanie, to ja rozumiem. Czyli to bierzemy to do stołu i idziemy... Bierzemy do stołu i idziemy, idziemy rozmawiać. No jemy, a potem będziemy rozmawiać. Dobra. Jest dużo pogody ducha w tobie, a z kolei chyba jest jakiś brak. No chyba jest brak na tej kobiety, która by była przy mnie i tutaj by była w domu, żeby spędzała ze mną czas, pomagała mi przy tych drobniejszych sprawach. Pamiętasz jeszcze takie życie? Pamiętam tak, takie życie jeszcze. No i bym chciał, żeby nadeszło jeszcze raz to samo, co było kiedyś. Poważne związki były dwa. Pierwszy związek trwał zaledwie 2-3 lata. Drugi związek to było małżeństwo, które trwało 7 lat i z tego małżeństwa mam dwie córki. A jakie kobiety ci się podobają i na co zwracasz uwagę? W pierwszym momencie no, na pewno nie powinna być wyższa ode mnie. A ile masz? Ja mam 1,79 m. Tradycjonalistka, tak jak ja, bo lubię tradycję. No i żeby była katoliczką, też chodziła do kościoła, bo ja też chodzę. Kolor oczu, kolor włosów jest nieważny. Ważne jest wnętrze drugiego człowieka, wnętrze jest serce, dobroć, uczuciowość, myślenie o tym drugim człowieku, tak? Czyli marzysz o tym, żeby tak naprawdę zacząć od nowa? Zacząć od nowa, tak. Zacząć założyć od nowa wszystko, rodzinę. Założyć rodzinę, mieć kobietę. Dziecko przynajmniej, nawet dzieci, jeżeli by tak było, to nawet dwójkę. Jak w kontekście wieku wobec tego? No pisać? Raczej nie powinna być ode mnie starsza, ale jeżeli młodsza, to może być nawet 10 lat młodsza. Okej, czyli między 30 a 40? Tak, może być. To może być dziewczyna z dzieckiem też? Może być dziewczyna z dzieckiem. Chciałbyś dostać dużo listów, czy to nie ma znaczenia? Czy... To nie ma znaczenia, ile ja listów dostanę. Mogę dostać nawet ten jeden, ale byle, żeby był ten jeden właściwy, tak. Ten jeden z miłości. Jak mnie zobaczy, to pierwsze słowa w liście były, co poczuła, jak mnie zobaczyła wtedy, tak? Fajne, tak byś chciał. Tak bym chciał. No tak. To prosimy o to wobec tego, żeby napisać, że zobaczyłam cię. I co wtedy pomyślałam? Trzymamy kciuki bardzo. Dziękuję. Cześć dziewczyny, jeżeli szukacie normalnego chłopaka i jeżeli dostrzegujecie u mnie w oczach to, co was przyciąga, napiszcie proszę do mnie krótki list. Czekam na wasze listy. Mam nadzieję do zobaczenia już niedługo. Buziaki, cześć. Tomasz dla ukochanej osoby byłby w stanie zrobić naprawdę wiele. Życie go nie rozpieszczało, ale mimo to wierzy, że za rogiem czeka na niego jeszcze coś wspaniałego. Może skierował swoje słowa właśnie do ciebie? Wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Tomasz R.